Trzeba by się tutaj ubrać. Nie mam na nic miejsca, a nic ciekawego tutaj nie wisi. Mamo, dzień dobry, idę pływać. Emma, dokąd idziesz przed śniadaniem? Idę do basenu, chcę tam być pierwsza. Emma, ale najpierw śniadanko, nie można iść pływać na czczo. O nie ma wody, dlaczego? Co się stało z wodą? Ja chciałam pływać. Przykro mi, Emma, tata wczoraj wypuścił wodę i najwidoczniej zapomniał napuścić nowej. Ale jak to? To zepsuło mój cały dzień. Najpierw miałam pływać, potem coś zjeść, potem znowu pływać i tak cały dzień. No niestety dzisiaj w domu nie da się pływać, ale możemy pojechać do aquaparku. No dobra, niech ci będzie. Tak, chodźmy do aquaparku, to dobry pomysł. Tam jest dużo wody. Dzięki, mamo, to super pomysł, ale chodźmy szybko, musimy być pierwsze. Muszę szybko zjeść śniadanie i pojedziemy do aquaparku i będziemy zjeżdżały na ślizgawce. Nie byłabym taka pewna co do tej ślizgawki. Wiesz, ja nie lubię zjeżdżać na ślizgawce. Będziesz musiała sama. Co? Jak to sama? Sama nie będę mogła, bo jestem za mała. Muszę zjeżdżać. No, później o tym porozmawiamy, dobrze? Pij kakao. No, ja nie będę zjeżdżać na pewno. Emma, jesteś gotowa? Chodź już. Tak, tylko chciałam jeszcze wziąć prysznic. Jak to prysznic? Chcesz być mokra? Przecież na basenie się opłuczesz przed wejściem na basen. Aha, no ale myślałam, że jak wezmę prysznic w domu, to potem nie będę musiała i będzie szybciej, będę pierwsza w wodzie. Nie, będziesz mogła się opłukać w aquaparku. Już wychodźmy. Dobra, będziemy pierwsze, szybciutko. No i zobacz, mamy fajne miejsce i naprawdę jesteśmy pierwsze. Wow, naprawdę udało się. Nigdy nie byłam jeszcze pierwsza w aquaparku. Nie ma jeszcze nawet moich koleżanek. Patrz, mamo, jest pusto. Nikogo nie ma w wodzie, ale super. Zgadza się, ale najpierw musimy się pokremować, żebyśmy się nie sparzyły. No dobra, niech ci będzie, ale najpierw trzeba zjeść jeszcze frytki. Frytki? No dobra, ale przed chwilą było śniadanie. No ale jak chcesz. I co, smakuje ci? Tylko nie zjedz za dużo, żebyś miała siłę pływać, dobrze? Ale są pyszne. O ja kocham frytki z basenu. Trochę się uspokoiła, ale szybko wcina te frytki. Ojej, ale się najadłam, ale były pyszne. Ale teraz muszę się trochę zdrzemnąć. To jest bardzo dobry pomysł. Na drzemkę jestem zawsze chętna. Drodzy goście, proszę opuścić basen. Proszę wyjść z basenu. Powtarzam, proszę wyjść z basenu. I co? Jak to? Emma, obudź się. Ile my spałyśmy? O nie, już myślałyśmy, że jeszcze pozjeżdżamy. Mamo, ile my spałyśmy? Już trzeba iść do domu? Powtarzam, proszę opuścić basen. Proszę zrobić miejsce. Ale dlaczego? Dlaczego ona każe wyjść wszystkim z basenu? Przecież jeszcze go nie zamykają. Mamo, my nawet nie pływałyśmy, jeszcze dzisiaj zmarnowałyśmy cały dzień. A w domu nie ma wody w basenie. Poczekaj, zaraz się to powinno wyjaśnić. Może gdzieś obok jest jakiś mniejszy basen? Proszę wyjść z wody. W tej chwili będziemy miały turniej. Będziemy mieli turniej. Turniej? Wow, super! Proszę opuścić basen. Będziemy za chwilę mieli turniej zjeżdżania na zjeżdżalni. Proszę opuścić basen. Musimy mieć miejsce. Wow, turniej, super! Mamo, muszę iść na chwilę do łazienki, żeby nie opuścić turnieju. Jasne, poczekam tu na ciebie. Ojej, ta drabina. W górę, w dół, w górę, w dół. Ciągle po niej chodzę. Już wszystko mnie boli. Przepraszam panią, mam pytanie. Chciałabym wziąć udział w tym turnieju zjeżdżania ze ślizgawki. Mogę? Jasne, tylko potrzebujesz osoby starszej od ciebie. Z kim chcesz wziąć udział? I będą tam też syreny. Syreny? Będę konkurować z syrenami? Wow! To chyba nie mam szans. Ale zapiszę pani. Mama Wróblewska i Emma Wróblewska. Szybko muszę wracać do mamy. Ciekawe, czy się zgodzi wziąć udział. Emma, tutaj jestem. Zajęłam nam bardzo ładne miejsce. Zobacz. Tak, już idę. Gdyby mama tylko wiedziała. Drodzy goście, witamy na turnieju zjeżdżania ze ślizgawki.
Mamy dzisiaj specjalnych gości. Spójrzcie do góry. Dzień dobry, to my, syreny z Aqua City. Wow, prawdziwe syreny w Playmobil City? Wow, tego jeszcze nie widziałam. Wow, super! Ale nie mamy z nimi chyba szans na ślizgawce. Ciekawe, jak to będzie. Ja będę pierwsza, popatrzcie, jak ja zjeżdżam. Dobrze, zaczynaj, zapraszamy. Wow, ale pędzi. Całkiem szybko, dobrze jej idzie. Ojej, zablokowałam się, nie mogę jechać dalej. Ogon mi przeszkadza. Zawsze chciałam mieć ogon i być syreną, ale chyba nie da się z nim zjeżdżać. No szkoda, to lepiej nie. Ajajaj, niestety, dyskwalifikacja. O, super, ona przegrała, czyli mamy jeszcze szansę. Wynocha, wynocha, wynocha. Emma, tak nie wolno mówić, to bardzo niemiłe. Trzeba kibicować z konkurentom. Mamo, no przykro mi, dobra, po prostu mnie poniosło. Dobrze, teraz ja. Dobrze, zaczynaj. 3, 2, 1, start. Ja spróbuję inaczej. Dobrze, bardzo szybko. Ale znowu się zablokowała i nic nie widzi. O, pomocy. O nie, co ona robi? Tak nie wolno. Dyskwalifikacja. Ojej, ale niebezpiecznie. Ten turniej to jakaś katastrofa. Ojej, mama nie wie, że zaraz będzie sama brała w nim udział. Ajajaj, ale katastrofa. Dyskwalifikacja. Przykro mi. I zapraszam kolejne uczestniczki. Ojej, szkoda, znaczy fajnie. No nie wiem. Dobrze, zapraszam kolejne uczestniczki. Mamę Wróblewską i Emmę Wróblewską. Zapraszam. Słucham? Nie, 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 to niemożliwe. Ja się nie zgłaszałam. Ja nie biorę udziału. Przykro mi, nie. Mamo, zapisałam nas. Bierzesz udział, to tak ma być. To ja nas zapisałam. Dasz radę. Emma, ale ja naprawdę bardzo się boję ślizgawek. Naprawdę mam ogromny strach przed nimi. Nie dam rady. Mamo, nie bój się. Będziemy tam razem. Będę cię wspierać, dasz radę, zjedziemy i wygramy. Jeżeli się panie nie stawią, to nastąpi dyskwalifikacja. Mamo, chodź, bo przegramy. Chyba to tej pani ulubione słowo, ta dyskwalifikacja. Ojej, mam straszny lęk wysokości, już boli mnie brzuch. Dobrze, zaczynajcie. 3, 2, 1. Jedźcie. O, ale pędzą jak rakieta. No, czy skończą? Udało się! Pięknie, tego jeszcze nie widziałam. I że wygra matka z córką zamiast syren? No niemożliwe. Mamo, wygrałyśmy, widziałaś? Super! Świetnie, dzięki mamo, dałaś radę. Bardzo się cieszę, pokonałam swój strach. Dzięki córeczko, to ty mnie na to namówiłaś. A panie wygrały 30 euro do wykorzystania w naszym barze. Zapraszamy na frytki, napoje, lody, gofry, co chcecie. Córeczko, dziękuję, to ty mnie do tego przekonałaś. Pokonałam swój strach dzięki tobie, dzięki. Mamo, a ja dzięki tobie nie boję się ciemności i potworów. Obydwie sobie pomogłyśmy.